W tej chwili to czwarta edycja Poligeniuszy. Jest to inicjatywa, która 4 lata temu powstała w ramach zajęć prowadzonych na naszym wydziale. To studenci w ramach jednego z przedmiotów, realizując projekt, wpadli na taki pomysł takiej inicjatywy. Głównym założeniem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim promowanie naszych absolwentów, czyli podczas tego spotkania jesteśmy w stanie usłyszeć fajne historie naszych absolwentów, którzy ukończyli Wydział Ekonomii i Zarządzania. I myślę, że ci poligeniusze dzisiaj są też potwierdzeniem tego, że dobrze sobie radzimy, bo praktycznie nasi studenci nie mają żadnych problemów ze znalezieniem pracy. No wiadomo, że w życiu różnie się układa, jedni osiągają więcej, drudzy mniej, ale generalnie rzecz biorąc myślę, że wydział dobrze sobie radzi, absolwenci też sobie dobrze radzą. Cały czas, przez całe 24 w tej chwili już lata zajmuję się zarządzaniem, praktycznie od pierwszej pracy zajmowałem się zarządzaniem i pomogło mi to bardzo dużo na pewno w życiu zawodowym. Myślę, że w tej chwili każdy młody człowiek, który chce zrobić karierę, musi mieć te podstawy, tak? I bardzo ważne są właśnie tego typu spotkania, gdzie mogą studenci spotkać ludzi, którzy już te 20-30 lat przepracowali i mogą im pokazać, na jakie rzeczy powinni zwrócić uwagę, tak? Ja na pewno będę mówił, jeśli zostanę oczywiście o to zapytany, o tym, żeby brać udział w różnego rodzaju praktykach, żeby brać udział w jakichś stowarzyszeniach, w akcjach, żeby po prostu nie tylko spędzać czas na wchłanianiu tej wiedzy teoretycznej, ale żeby też coś praktycznego zdobyć. Na pewno trzeba mówić w jakimś innym obcym języku niż język polski, no bo z Węgrami raczej po polsku się nie dogadamy, przynajmniej nie ze wszystkimi. No i warto zapisywać się na dodatkowe kursy. Ja skończyłam kurs samodzielnej księgowej i na pewno to mi pomogło.